Jezu! Chodź, chodź, kochani. Chodź, tu mamy. Opa. No już, idziemy jeść. Tak. Tak, kochani. Dzień dobry, ojej. Ojej. Chodź, opa. Dzień dobry. Ojejku. Jemy. Pani się obudziła i teraz chcę jeść. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Jest piątek, 9 grudnia, godzina za 5 minut do 12. Bartka już nie ma. Rano pojechałam do Dino po bułki, bo już nie mieliśmy na śniadanie, a no, chciałam zjeść bułki. Tak jak czasami nie mam fazy na jedzenie, było przez ostatnie 2 tygodnie, chyba nie miałam ochoty na jedzenie, żadnych kanapek i tak dalej. Dodam mam ochotę, bo mam armetkę. Pojechałam do Dino właśnie po bułki i kupiłam sobie pizzę na obiad, bo nie mam co gotować, nie wyciągnęłam mięsa. Mam kopytka, nie wyciągnęłam mięsa, więc tak średnio. Więc po prostu zrobię sobie pizzę. Taką małą sobie wzięłam. Ewentualnie zjem połowę i później sobie zjem resztę. Żeby nie zjeść całej pizzy. Naraz. Co jeszcze? Jak możecie słyszeć, nie wiem czy słyszycie czy nie, ale byłam w trakcie nagrywania stajni marzeń. Od 9 dni, tak mówię, do samego początku grudnia, próbuję to nagrać, ale nie mam kiedy, bo z mało mi jest ciężko, chcę nagrywać gry, ale no ciężko, bo ja tutaj potrzebuję skupienia, że tak to powiem, by usiąść i nagrywać. Ciężko jest, jak potem coś przerywa, a w filmach na przykład, we vlogach jest o wiele łatwiej. Tam troszeczkę pruszy śnieg, widzę. Malutki tak powolutku sobie pruszę. We vlogmasach, we vlogach jest o wiele łatwiej, no bo nagrywam cały dzień, a też takie stojące filmy, jak musiałabym sobie usiąść i nagrać, to też znowu mi jest ciężko. A też miałam plan, by nagrać parę filmów. Na przykład, co kupić właśnie niemowlakowi na święta albo na urodziny, wiecie, co kupić jako prezent. Ale mam nadzieję, że to nagram, tylko muszę po prostu zebrać wszystko, to co mam w głowie i wtedy właśnie nagrać taki film. Chciałam nagrać podsumowanie 3. trymestru ciąży, bo też tego nie ma, chciałam zakończyć to po prostu. A też mam takie wrażenie, że dużo rzeczy nie pamiętam. To co było i się robi problem po prostu. No ale mam nadzieję, że jakoś to nagram. Też muszę to po prostu wpisać. Chciałam nagrać poranną rutynę z niemowlakiem, ale nie wiem czy tego nie zostawię na nowy rok i po prostu nie będę nagrywała vlogmasów, bo w sumie widzicie w jakimś stopniu tą poranną rutynę. Chociaż nie za często właśnie z Aurorą, no bo nie pokazuję Wam, że o tej godzinie karmię, o tej godzinie ją przebieram na przykład, wiecie o co chodzi. O tej godzinie się myjemy, kąpiemy, zabawa, tańce itd., itd. Nie pokazuję tego Wam za bardzo. Pokazuję tylko takie urywki momentu. Bardziej właśnie to moje takie mamusiowe życie, ale no mała też się pojawia, no bo to jest część mojego życia, tak? To jest bardzo duża część mojego życia. I tak też się pojawia. Na Instagramie bardzo dużo małej się pojawia i nie wiem, czy Wam to pasuje, czy nie pasuje, jak się właśnie no to praktycznie mała pojawia. Dlatego bym chciała zrobić parę zdjęć no, też siebie, że tak to powiem.
chciałabym zrobić taką, no, zimową sesję, w sensie świąteczną. Ja na czerwono, mała na czerwono. Ja po prostu zdjęcie na profilowe, żeby no tak zaktualnić zdjęcia profilowe na moim Instagramie i na Facebooku, bo tam jestem z sesji właśnie jesiennej, jeszcze z brzuchem. No. Chciałabym też zrobić dzisiaj pomiary ciała. Przez ten tydzień totalnie jestem wypluta i totalnie nie ćwiczyłam. I jestem troszeczkę na siebie zła. No ale cóż, czasami też tak bywa. W przyszłym tygodniu będzie łatwiej, bo Bartek będzie po południu, więc będzie po prostu łatwiej. Będzie mógł się małą zająć, ja mogę tym mogę poćwiczyć, nagrać coś na przykład. A jak on wraca o tej 21, no to ja jedynie o czym marzę, to po prostu iść spać, a rano no to on siedzi przy kąpie, więc nie mam jak nagrać. No. Chyba, że właśnie tak teraz spróbowałam i zobaczymy, jak mi to pójdzie dalej z tym nagrywaniem. Tylko. Tak jak wam wczoraj mówiłam, nie wiem, czy ten vlog pojawi się jutro, czy w sobotę, czy będą dwa vlogi w poniedziałek. Z dzisiejszego dnia i z weekendu, bo niedziela też będzie taka prosta, będziemy siedzieć u mnie. Wiecie, wolę tutaj nagrać weekend, no bo tak jak już wam wiele razy mówiłam, chyba we vlogmasie, chociaż nie wiem, czy byliśmy we vlogmasie u moich rodziców, chyba nie, ale jakoś nagrywałam ostatnio vloga właśnie, gdzie byliśmy u mnie. Albo nie, chciałam nagrać vloga. Czy tam nagrywałam, ale w końcu go nie wróciłam z tamtego weekendu. Że jak jestem u moich rodziców, no to chcę dużo nagrać, ale wychodzi jak zwykle i w ogóle praktycznie nie nagrywam. Nagrywam tak tutaj, no ale jutro się z Zuzią spotykam. Więc no jest tu do nagrać. W niedzielę, no to będzie taka zwykła, prosta niedziela, no. Tak samo jutrzejszy dzień, poza właśnie spotkaniem się z Zuzią. I tyle. Pierwszy raz spotkamy się tak same. Jako mamusie, takie z babasami już, wiecie o co chodzi. Bo ostatni raz, jak się spotkałyśmy, no to na urodzinę Zuzi, no to wiadomo, już dwa babasy były, no ale... Ojejciu, jedz spokojnie. Ale no, byli jeszcze inni, więc no tak wiecie, nie mogliśmy się pogadać. A chyba wcześniej to widziałyśmy się, jak ja byłam w ciąży, a malutka była, to chyba w lipcu? No, dawno się nie widziałyśmy. Boże. Bo tak to chciałyśmy się spotkać w październiku, ale ja trochę się bałam jechać, no bo to był ostatni miesiąc, no i nie chciałam, żeby była akcja porodowa, wiecie o co chodzi, tak nagle. Więc w październiku się nie spotkałyśmy. Spotkałyśmy się chyba, nie w lipcu, w sierpniu jakoś chyba na... Klemcie miała już miesiąc. Więc to jakoś w sierpniu musiało być. No, w sierpniu. Więc wrzesień, październik, w listopadzie dopiero się spotkałyśmy. No i teraz, tak? Potem spotkamy się na moich urodzinach, no ale zobaczymy, jak to będzie. No pogadam też właśnie z ludzią o moich urodzinach, jak to tutaj robimy. Z klemcią na przykład, tak? Czy śpią? Czy ktoś ich odbierze na przykład? Czy zostają na noc? No, tego typu ustalenia muszę tutaj ogarnąć, bo muszę gdzieś dać miejsce do przespania. Wiecie, o co chodzi? A mam na razie tylko takie dwa miejsca do przespania. W salonie i ewentualnie na dole w salonie. O, bym tak powiedziała. To też muszę wszystko ustalić.
Tak samo z Hanią i z Kacprem też muszę ustalić. Ojeju, jeju. No bo urodziny trzeba powoli już planować, bo w końcu 22 urodziny i jako mama. Więc to też muszę poustalać. Pomyśleć nad tortem, nad wszystkimi dekoracjami. Mam wstępnie plan, jak mają urodziny wyglądać i jaki ma być mniej więcej motyw, że tak to powiem, w sensie kolor. No i jeden tam motyw. No ale ja chyba raczej nie będę w tym kolor ubrana. Będą chyba dwa kolory. Szczerze nie wiem jeszcze, muszę to po prostu pomyśleć, bo... Masakra. Tak, myszko? Dobra, my się tutaj karmimy. Jak pójdzie spać mała, to wtedy będę nagrywać. Dobra, chcę otworzyć kalendarze. Mała próbuje zasnąć. Otwórzmy. I co, wyciągnęłaś zabawkę. Dobra, dziś jest dziewiątka. Dziewiątka. Tutaj. Centralnie mi się tutaj rozwaliło. I to, co przepchałam z ósemki. To raczej wygląda chyba na to okienko, ale nie jestem pewna. Dzisiaj to narzędzie. Jest to naszyjnik. Zaraz wam go pokażę. Do kolczyków, mieliśmy takie kółeczka kolczyki i bransoletka. Teraz kalendarz z czekoladkami z Lindy. Dziewiątka. O! Misia. W końcu. Nie mogę się zachowywać w 100% cicho, tak? Ja chcę ją przyzwyczajać i nam się to udaje, przyzwyczajać ją do tego, że jest głośno. Czwórka, piątka. Okej. Odżywka proteinowa. Okej. Słodkie kiwi. Spoko. Nie mieliśmy humektantową. Jeszcze jakąś, ale proteinowej nie mieliśmy. Więc chowam. Więc spoko. Kalendarz. Taki ładny naszyjnik, podoba mi się bardzo. A ja idę dalej ją właśnie uspać. Gifts, but
godzina 18:12 i ja chcę kończyć tego vloga i spróbować go zmontować. Tak jak widzieliście, spakowałam prezenty dla dziewczyn. To jest dla Zuzi, tutaj dla Klemci. Dla Klemci widzieliście co? Bo Zuzia wie co. A Zuzi nie widzieliście, co jej spakowałam. W sensie, ja to nagrałam, tak jakby, ale ja to usunę w montażu. Ale chcę nas już spakować, bo jedziemy. Ale chcę wam pokazać, co zabieram dla małej. Może was to ciekawi. Zabieram taką oto piżamkę dla niej. Pajacyk. Taki na wszelki, w razie W. Gdybym chciała ją przebrać. Tutaj taki mam zestawik, w którym są spodnie z takie oto spodenki z skarpetami już tak jakby. Nie drapki, bo to musi być na wyjście. Więc po prostu chcę to na jutro wyjść, założyć jej. A chciałabym, żeby miała nie drapki na sobie. No i tu mam awaryjny zestaw, czyli biały bodziak, skarpetki i takie spodenki w Bambiego. To jest taki awaryjny zestaw aktualnie. W razie W, gdyby, nie wiem, coś się z tym pierwszym stało. Do tego kremik Nivea Baby na buzie i na rączki i na nóżki, na jak będziemy wychodzić. No i tak ogólnie do pregnancji. Witamina T. Cała tam pielęgnacja, ale no jeszcze zostaniemy te 3-4 godziny w domu, więc potrzebuję ich, dopiero spakuję na sam koniec. Ale chciałam pokazać to nasze nowe pieluchy. I są to tanie pieluchy z Baby Dream, z Rossmana, które pachną miętą. Okej. Bartek wczoraj kupił tak na próbę, by sprawdzić, no bo są tańsze. No już jesteśmy na dwójkach, jakby kogoś interesowało. Bo są tańsze, o połowę od Pampersa, a tam o dwie mniej, o dwie sztuki mniej, więc po prostu wziął, chciał po prostu zobaczyć, czy małe coś się stanie, jak zmienimy na te pieluchy i tak dalej, i tak dalej. Nic się na ten moment nie działo, już by dawno prawdopodobnie wyszło, gdyby się jej coś tam działo, są pupą, jakieś krostki, nie krostki i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby go się interesowało, przechodzimy na te pieluchy właśnie z Baby Dream. Mamy też do tego kremik na odparzenia, no pielęgnacyjny, o bardziej ochronny do pupy, właśnie też z Baby Dream i bardzo go też polecam, bo jest tani, to po pierwsze, ta firma jest tania, jest tani i wydajny, bo mieliśmy ziajkę, która jest w podobnej cenie, albo chyba na troszeczkę droższa, ale nie jestem pewna, nie pamiętam ile kosztował ten co mamy, ale pojemnościowo to się w ogóle totalnie nie umywa i wydajnościowo totalnie też nie. Ten co mam, kremik mamy właśnie z Baby Dream, to nałożycie mało, ale jak go rozprowadzacie, to macie wrażenie, jakby było go więcej i jeszcze więcej i się tak po prostu masakrycznie bardzo dobrze rozprowadza, więc polecam. No jeżeli się sprawdza coś taniego, tak, i nie uczula, nic nie robi, a chroni, to dlaczego tego nie kupować? Niby mleko mamy, też jest z Baby Dream to mleko. Tam o 6 zł tańsze niż no właśnie Little Steps, ale już mleka zmieniać nie będziemy, jesteśmy przy tym, będziemy z nim do samego końca, bo nie chcemy po prostu mieć wariacji, jest dobrze, to po co zmieniać. O. A pieluchy można zmienić, tak samo kremy. Tak, jeżeli coś się tam dzieje, bo po prostu chcecie coś tańszego, jakąś alternatywę tańszą, tak jak my. No, mamy tutaj ubrania. W torbie, jakby kogoś też ciekawiło, co mamy. Mamy woreczki na pieluchy, to muszę sobie dołożyć. Tutaj mamy pieluchy jedynki,
tutaj, po prostu siedzą od samego początku jedynki z Pampersa. Więc ja też ich nie będę stąd wyciągać, jak są, to są po prostu. No to w ogóle moje wkładki laktacyjne, które muszę wyciągnąć. Tutaj w opakowaniu od tego dyniowego musu, czy tam coś, mam, przesypuję sobie po prostu mleczko. I termometr, który kupiliśmy w Dizie ostatnio. Bo zapomniałam wziąć, jak potrzebowaliśmy. No i oczywiście miarka, żeby też mieć. Tutaj z tej strony mamy książeczkę zdrowia. Takie małe opakowanie tych, się nazywa, chusteczek z Pampersa, no bo chyba dostaliśmy, czy tam gdzieś, pielucha i krem, który wam pokazywałam w mojej wyprawce do dziecka. Tutaj on jest z nami. Już mi się tam przewraca. Czyli się nie spakuje, na to wychodzi. A ta tylna kieszeń jest dla rodzica, czyli dla mnie. Jak wychodzę z małą, no to tutaj daję sobie portfel, klucze, telefon, chusteczki i to jest moja, tak jakby moja przestrzeń. Ojeju, ojeju, jakie tam zamieszane. Więc ja spakuję tutaj wszystko. Muszę się jakoś pomieścić, no i tyle. Mam nadzieję, że wam się ten vlog podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Cześć! Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I